Witam serdecznie, Wika Gryza. W dzisiejszym programie Koledzy i ich pasje przedstawimy naszego kolegę, którego pasjonuje nie banana, dyscyplina sportowa. Całkowicie zawładnę mojego życiem. Jest to kajakarstwo górskie. Naszym gościem dzisiaj jest Tadeusz Kuchno. Kajakarstwo górskie to pływanie kajakiem po górskich rzekach lub innych ciekawych wodnych o podobnym charakterze. Można mówić co najmniej o 5 konkurencjach kajakarstwa górskiego. Zjazd, wyścig na określonym trasie bez bramek. Slalom, wyścig trasą wyznaczoną bramkami. River running, spływanie rzek górskich. Freaking, spływanie wąskich strumieni o bardzo dużym spadku. Freestyle, konkurencja kajakowa polegająca na wykonywaniu akrobacji. Odbywają się zawody, w których występy kajakarzy są punktowane przez sędziów. Ciekawe, czy wiecie, że w Krakowie znajduje się tor kajakarstwa górskiego przy ulicy Kolnej 2. Nasz tor jest jednym z 8 torów na świecie pod patronatem Międzynarodowej Federacji Kajakowej. Jak zaczęła się Twoja przygoda z kajakarstwem górskim? Zaczęła się od małych, krótkich spływów rzekami nizinnymi na Mazurach, na Kaszubach, a potem zacząłem jeździć z tatą na kursy kajakarstwa i nabierać różne doświadczenia. Jak wygląda Twój trening? Idziemy z trenerami na górę toru, rozgrzewamy się, po czym stopniowo schodzimy coraz niżej, spływamy coraz niżej na torze i tak wygląda mój trening. Na jakim sprzęcie trenujesz? Trenuję na kajaku mniej więcej 3-metrowym z płaską rufą i bardzo wypornym dziobem o małych kokpitach. Kokpit to miejsce, w którym siedzi zawodnik. Zabezpiecza się go gumowym lub neoprenowym fartuchem zabezpieczającym przed dostaniem się wody do kajaka. Jak się ubierasz do kajakarstwa? Ubieram neoprenowe krótkie spodenki, gdzie jest ciepło. Na to ubieram krótki lasdex i kask. Gdy pada deszcz, jest zimno, zimą na przykład, trzeba ubrać grubą pelerynkę i ciepłą piankę. Powiedz, jak udaje Ci się połączyć intensywne i czasochłonne treningi z nauką w szkole? No po prostu dużo czasu spędzam po treningach, po szkole, na naukę. I czy masz jakieś wzorce, które chciałbyś naśladować? Mam takie kilka wzorców, które chciałbym naśladować. Są to moi koledzy, którzy są bardzo dobrzy w kajakarstwie górskim i no, po prostu chciałbym z nimi trenować i dojść do ich poziomu. Czym jeszcze interesujesz się w wolnych chwilach? W wolnych chwilach interesuję się chodzeniem po górach, jaskiniami, wędkarstwem, zwiedzaniem świata i zdobywaniem dodatkowej wiedzy o różnych sportach. Co takiego fascynującego jest w tych jaskiniach? W jaskiniach można zobaczyć różne ciekawe nacieki, ciekawe zwierzęta i formy skalne. Jak idzie Ci w szkole? Które przedmioty lubisz, a które sprawiają Ci kłopot? W szkole idzie mi dosyć dobrze. Najbardziej lubię matematykę, przyrodę, WF i różne związane z nauką ścisłą przedmioty. Gorzej idzie mi z różnego typu językami, ale próbuję to nadrobić. Dziękuję Ci za pasjonującą opowieść o kajakarstwie górskim i nie tylko. A Was zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Koledzy i ich pasje.